Witam na kanale Viral News Polska, na którym regularnie będziemy przedstawiać najbardziej kuriozalne, kontrowersyjne oraz nietypowe wydarzenia z ostatnich dni. Karol Strasburger to kultowa postać znana przede wszystkim z programu Familiada. Stał się prawdziwą ikoną memów za jego charakterystyczny, zabawny sposób prowadzenia programu. Prawdziwy osioł robi tak. I znane wszystkim żarty. Dwóch bezdomnych spotyka się na ulicy. Jeden mówi, o witam kolegę, witam, odpowiada drugi. A gdzie to kolega mieszka? On mówi, no ja nigdzie. A no to witam sąsiada. A ja witam państwa. Jego postać jest na tyle legendarna, że trudno sobie wyobrazić kogokolwiek innego w tym miejscu. A jednak pojawiły się plotki, że jego rolę miałby objąć sam Przemysław Babiarz. Dotarły do mnie takie wiadomości, że ktoś ma mnie zastąpić. Oczywiście, te różne takie opowieści trwają od wielu lat, więc tym specjalnie nie przejmowałbym się. To raz, a dwa, szczerze powiedziawszy, nawet nie mam na to wpływu, gdyby ktoś to wymyślił. I powiem jeszcze drugie zdanie, że nawet nie chcę mieć wpływu na takie różne sprawy. Skomentował w rozmowie z Super Expressem. A czy według Was Familiada bez pana Karola miałaby jeszcze sens? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. A teraz coś ze świata sportu. Po kilku latach w ręce Lewandowskiego w końcu trafiła złota piłka. W zeszłym tygodniu na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni pokonali Estonię aż 5-1, zapewniając sobie awans do finału baraży. Podczas zgrupowania Robert Lewandowski został obdarowany wyjątkowym prezentem. Złotą piłką wykonaną z 4718 zapałek. Autorem tej niezwykłej pracy jest fan, który pragnął wyrazić wdzięczność napastnikowi Barcelony za jego wsparcie osób niepełnosprawnych. Ja siebie śledzę i wiem, jakim jesteś człowiekiem o dobrym sercu i wspierasz osoby niepełnosprawne. Ja jestem też osobą niepełnosprawną. Dla mojego tutaj rodaka, najlepszego piłkarza na świecie i tutaj proszę. Dziękuję bardzo. Świetnie to wygląda, naprawdę. Wykonanie tego dzieła zajęło mu ponad 300 godzin. Kapitan reprezentacji nie potrafił ukryć wzruszenia. Ponadto odwdzięczył się, podarowując mężczyźnie swoją koszulkę z autografem. Proszę, to koszulka, więc już z nowym, nowa koszulka z nowym moim autografem. Niesamowite. Więc przekazuję. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, to ja dziękuję bardzo. Dziękuję Ci wielkie. Choć Lewandowski jeszcze nie zdobył prawdziwej złotej piłki, był blisko tego wyróżnienia już dwa razy. Kto wie, może w końcu się uda. W ostatnich dniach, w związku z tragiczną śmiercią motocyklisty na drodze w Wielkopolsce, odbyła się msza pogrzebowa, na której, jak opisują media, doszło do niemałego skandalu. Kilka dni temu internet obiegła informacja o wypowiedzi duchownego na pogrzebie 25-letniego Szymona. Rodzina zmarłego mężczyzny doniosła, że podczas ceremonii pogrzebowej w Choczu duchowny nie tylko nie wygłosił żadnych pozytywnych słów na temat Szymona, lecz także stwierdził, że zmarły popełniał grzechy, a jego śmierć jest formą pokuty. Winą ojciec Dobromił obarczył z ambony rodziców, a jako pokutę dla nich zaznaczył, by wpłacili darowiznę na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Wszyscy uczestnicy pogrzebu te słowa odebrali tak samo jak ja. To nie jest pierwszy wybryk tego człowieka, powiedział w wywiadzie udzielonym gazecie Fakt brat zmarłego. Internauci nie szczędzili słów, w krytyczny sposób wypowiadając się o zachowaniu duchownego. Po krótkim czasie informacja ta trafiła do przełożonych księdza, a ten za pomocą strony internetowej, jak i mediów społecznościowych, postanowił odnieść się do sprawy i przeprosił za zaistniałą sytuację. Równie kontrowersyjne słowa padły z ust Olgi Legosz w sieci znanej jako Nomadmum81. Ostatnio zamieściła na Instagramie wpis o tym, jak po kłótni z córką rozwaliła jej telefon tłuczkiem. Dzisiaj w desperacji rozwaliłam telefon tłuczkiem do mięsa. Bycie matką tygrysicą już dość dojrzałego osobnika ma swoją cenę. Czekam tylko na dzień, kiedy przestanie mi zabierać moje złowione mięso i weźmie odpowiedzialność za życie. Pod zamieszczonym wpisem pojawiło się wiele komentarzy, które wyrażały zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie, w tym oskarżono ją o stosowanie przemocy. Później influencerka opublikowała kolejne stories, w którym wyjaśniła, że córka nie dotrzymała obietnicy danej rodzicom dotyczącej ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych. Ostatecznie jednak Legosz usunęła wpis o historii z tłuczkiem i dodała nowy, w którym wytłumaczyła, że dzieląc się swoją historią z obserwatorami, chciała pokazać, że pomimo wielu sukcesów zawodowych, boryka się także z porażkami i nie
zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie. Założony w 2022 roku startup Figar zaskoczył ostatnio cały świat, publikując na swoim kanale w serwisie YouTube wideo pokazujące ich dzieło. Ich celem było stworzenie humanoidalnego robota ogólnego przeznaczenia i na filmie widzimy, że chyba im się to udało, a z pewnością są na dobrej drodze. Hey Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Na nagraniu mężczyzna poprosił również robota, aby ten dał mu coś do jedzenia i oczywiście odpowiedział na to, podając mu jabłko. Maszyna komunikuje się w sposób, który przypomina naturalny ludzki sposób mowy. I mimo że działania robota nie są złożone, to realizowane są one samodzielnie. Based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great, can you put them there? Of course. To naprawdę imponujące, jak daleko zaszła sztuczna inteligencja. W związku z trwającymi wyborami samorządowymi podczas krótkiej konferencji prasowej Komitetu Suchański Bezpartyjni, Koalicja dla Kielc, mieli zaprezentować się nowi kandydaci. W tym były gracz Korony Kielce, Jacek Kiełb. Niestety, jak możemy usłyszeć na filmie, nie poszło mu to najlepiej. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaangażujemy mocniej niż dotychczas nasze profesjonalne kluby sportowe. Kiełb ewidentnie nie poradził sobie z tremą i w pewnym momencie przerwał swoją wypowiedź, a raczej jej brak. Naprawdę. Przepraszam, Jacka trochę trema. Zjadłano, jak widać, czasem tak się zdarza. Ale prawdą jest, że nawet ci słynni, wysoko postawieni politycy mają czasem problemy z publicznymi wystąpieniami. Szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda. W poniedziałek media obiegła informacja o skandalicznym zachowaniu kierowcy autobusu. Mężczyzna straszył wożone przez siebie dzieci okropną lalką, wyjętą niczym z horroru. Jak czytamy w artykule na łamach portalu Radio 5, z relacji zgłaszającego wynikało, że autobus w ostatnich dniach zatrzymywał się niemal codziennie w polu na drodze w gminie Tykocin przy pryzmie obornika. Z niego kierowca wyjmował lalkę, którą wkładał do luku bagażowego, po czym wsiadał za kierownicę i dalej ruszał. Zachowanie mężczyzny nie zawsze było takie samo. Czasem elementy rozkawałkowanej zabawki układał na poduszce. Obserwowały to przerażone dzieci, które opowiedziały o wszystkim rodzicom. Sprawcą okazał się 44-letni mężczyzna z Białegostoku. Policjanci znaleźli również części lalki w luku bagażowym autobusu, którym się przemieszczał. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut gróźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. A teraz przed wami scena niczym z horroru Oszukać przeznaczenie. W Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, doszło do katastrofy, w wyniku której zawalił się most. Most Key Bridge to ponad 2,5-kilometrowa, czteropasmowa przeprawa na rzece Patapsco. We wtorek 26 marca w jeden z filarów mostu uderzył statek towarowy, po czym dosłownie w kilka sekund cała konstrukcja runęła. Jak donoszą media, najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia była awaria zasilania, która miała miejsce na kontenerowcu. Niestety nie obyło się bez rannych. Według straży pożarnej do rzeki wpadło nawet do 20 osób i kilka pojazdów. Obecnie trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli interesują Was tego typu treści, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Podzielcie się również swoimi przemyśleniami odnośnie filmu w komentarzach poniżej. Trzymajcie się, cześć!